Pójdę sprawdzić pracownię. O, tak się cieszę, że jesteście, ale nie boicie się, że ci agenci mogą tu po was wrócić? Myślisz, że będą się nami interesować jeszcze? Wy już nawet nie macie waszych mocy. Bez nich się nie liczycie. W ogóle. Ludzie, chodźcie, coś się dzieje z portalem. Nie mogę złapać kontaktu ze światem czarów. Próbowałem czarkomu, czarfonu, czartekstu, a nawet wrzeszczałem prosto do tej ściany. Halo! Czy mnie słyszycie? Słychać tylko czar echo. To jest zwyczajne echo, Mason. Nie stawiamy czar przed każdym słowem. Tam! Świeci się czar światło, czar awarii! Znaczy, że ciągle nie ma mocy. O nie! Agenci musieli wszystkich wyłapać. To straszne. Na pewno mają też profesora Krampsa. Halo? Chcę rozmawiać z oficerem dyżurnym. Co ty robisz? Dzwonię na policję. Musimy za wszelką cenę ratować świat czarów. Halo? Proszę pana, chcę zgłosić... Pana do nagrody ministra. Tak? Tak? Tak, macie trzymać. Kocham. Alex! Co ty chciałaś im powiedzieć? Nie, że ich kocham. Ludzie za rzadko to słyszą. Alex, wiesz, że nie możesz zdradzić magii. O, nawet ja to wiem. Dlatego udaję, że jestem głupi, a kiedy coś sknocę, ludzie myślą, zostawmy tego idiotę. A ja ciągle coś knocę, no i komu jest głupio? Alex, nie możesz dzwonić na policję. Nie powinniśmy się wychylać do czasu, aż to się wyciszy i nie róbmy nic. Świat czarów jest zagrożony, a my mamy nic nie robić? Dobra. Ale... Mówisz do największego lenia na ziemi, że ma nic nie robić, a ta się obraża. Całe szczęście, że nie kazała się wnosić po schodach. Tato, to jaki jest plan? No, najpierw zdejmiemy te deski i znów otwieramy restaurację. Dobra, czy to był jakiś szyfr? Nie. Otwieramy restaurację. To był szyfr. Już kumam, kumam. Czy ktoś mi tu wreszcie pomoże? Ekstra, że wróciliście. Musi być sposób, żeby uratować profesora Krampsa. Po raz pierwszy w życiu nie wystarczy mi już przeglądanie czasopisma. Może potrzebujesz nowej lektury? Chcesz poczytać mojego Dogmopolitana? Już wiem. Mam, to będzie wielka sensacja. W czasopiśmie, albo w gazecie, albo w telewizji. Dobra, ale po kolei. Teraz muszę się pozbyć rodziców z domu, potem zwołam tu kilku dziennikarzy i powiem im, że rząd więzi czarodziejów. A co to da? Cały świat się dowie, że czarodzieje też są ludźmi. I wszystkim zrobi się ich żal i zmuszą rząd do wypuszczenia uwięzionych. No i moje zdjęcia dostaną się do prasy. Zdradzić świat magii? Czy inni czarodzieje zgodzą się na to? To tak, jakby wilkołak publicznie drapał się w zadek. Mason! Widzisz?